Czołem, kochani. Jako, że ostatnio pojawiły się komentarze, iż jesteśmy arcyniemerytoryczni, za to doskonale się bawimy, to dzisiaj spróbuję połączyć przyjemne z pożytecznym i dobrze się bawiąc zaprezentuję Wam troszkę merytoryki w zakresie tego, co dziadek lubi najbardziej, czyli amunicji. Słynne konserwy leśnego dziadka. Bitwa pod KSI, bitwa o konserwy. O co chodzi z konserwami? Co zawiera ta piękna skrzynka? Zacznijmy merytorycznie. To jest skrzynka amunicyjna, która zawiera, jak sam napis wskazuje, 1320 sztuk amunicji. 762 BZ EUST. O co z tym chodzi? Jak wiadomo, wzór 43, czyli amunicja do kałasza. BZ, braniebojno zazigajuszci, przeciwpancerno zapalający. Łuska stalowa oraz firmowe barwy takiej amunicji czarno-czerwone. Czarny, bo przeciwpancerny, a czerwony, bo zapalający. Kto wyprodukował te piękne naboje? Zakład 343. Pilczyce, no, podwrocławska fabryka traktorów. Jak w tym dowcipie, tak o traktorze z granicy sowiecko-chińskiej. Partia numer 1 z roku 69. Producent prochu 361, czyli pionki. Partia 76 z roku 65. Proch wufl. Nie wiem, co oznaczają literki WU, natomiast FL oznacza, że jest to proch flegmatyzowany, czyli pokryty grafitem. No to nadejszła ta wiekopomna chwila. Zrywamy plombę z orzełkiem z polskich magazynów i zerkamy do wnętrza. Pierwszy raz, o, odpadło. Pierwszy raz po pół wieku otwarta jest ta konserwa. 343, czyli zakład produkował i amunicję, i skrzyneczki do amunicji. Dlaczego mówię, że odpadło? Bo o, tutaj taką małą śrubką był przykręcony kluczyk. Kluczyk do otwierania konserw. Ale zanim dojdziemy do konserwy, to jeszcze mamy opis. Wykaz zawartości skrzynki. Wytwórnia. 343. Nazwa przedmiotu. 7,62 mm naboj wzór 43 z pociskiem P, panc, zapal, BZ. Przeciwpancerno-zapalającym BZ. 1320 sztuk, numer partii, a tutaj mamy dane prochu. Te dane między innymi określają, do kiedy bezpiecznie można tą amunicję przechowywać. Ja Wam powiem, że chyba w nieskończoność, bo pół wieku minęło, a my z tego strzelamy w ramach prób naszej broni. Ok, a więc otwórzmy konserwę z amunicją szczególnie niebezpieczną, jak mówi ustawa, czyli przeciwpancerną, zapalającą BZ. Muzyka. Dziadek znanym piromanem był od lat i cały w bliznach. Mówił: dziadki, ma kochane, dla mnie bomba nie pierwszyzna. Wyjął z szopy stos narzędzi, wyjął młotek i siekierę. Coś tam grzebie, coś tam ględzi, dzieci patrzą ufne szczere. La la la, la la la, jaka piękna bomba. La la la. Po kolejnym ciosie młotkiem w bombie dziwnie zasyczało. Bum! Zmiotło z ziemi dom z wychodkiem, dziadka i dzieciarnię całą. Wokół czysto, cisza wokół, słonko świeci, trawka rośnie. Jest porządek, ład i spokój. Ptaszki ćwierkają na sośnie. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Jaki piękny lej! Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Jaki piękny lej! Zastanawiam, tak się nieraz, w jakich żyć nam przyszło czasach. O porządki
trudno teraz, bo bomb coraz mniej po lasach. Stop. Proszę. Komu wieczko na pamiątkę napisać w komentarzu, wyślemy wieczko z filmu o amunicji szczególnie niebezpiecznej BZ. Jakiś numer partii 36. Kontrola techniczna. Nie, tu będzie kontrola techniczna. Tak mamy ułożone pudełeczka z 660 sztukami amunicji BZ. Co ciekawe, to są numery różnych pakowaczy, czyli sobie siedziały panie, pakowały w swoje własne pudełeczka, każda miała swoje, a potem to szło taśmą i była taka pani zbiorcza, która to wszystko zgarniała z taśmy i jak na filmie z Czeplinem. Tak, a potem wychodziła do domu. Takie uroki pracy przy taśmie. Oki. Znowu nasze ulubione apolityczne kolorki. Proszę nie kojarzyć z sytuacją u wschodniego sąsiada i takimi flagami, które gdzieniegdzie powiewają. To jest przeciwpancerno, zapalająca amunicja bez kontekstów. Koniec lat 60., początek lat 70., najlepsze lata dla tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Bardzo duże inwestycje. Bardzo dokładnie wykonywana amunicja, między innymi. Słuchajcie, ta amunicja jest, co stanowiło rzadkość wcześniej, tropikalizowana. Na czym to polega? Zarówno spłonka jest pokryta czerwonym lakierem i to w całości, jak i uszczelnienie pocisku też tutaj mamy czerwony lakier. No i oczywiście tutaj mamy, proszę ja was, czarno-czerwony zakodowany sposób działania tego naboju, czyli przeciwpancerno-zapalający. Jeżeli jesteście ciekawi budowy wewnętrznej, to proszę bardzo, na tej właśnie planszy widzicie, jak to wygląda. Tutaj mamy pocisk, ten pocisk jest rozcięty i właśnie widzicie, że jest rdzeń z bardzo wytrzymałego materiału. Nie jest to wolfram, to jest stal jakaś, no nie jestem technologiem, węglikowa, spiekana, a pod stalą mamy pastylkę i nie, to nie jest termit, to nie jest, proszę ja was, biały fosfor, tak jak stosowali Niemcy. Tutaj mamy mieszankę bodajże glinu, magnezu i jakiegoś mocnego utleniacza. Czyli po uderzeniu w cel, jeżeli rdzeń przebije się przez twardą osłonę, następuje zgniecenie tej pastylki i ona najzwyczajniej w świecie detonuje z błyskiem i z hukiem i wytwarza taką temperaturę, która zapala to, co się znajduje za przeszkodą. Ok. Wracając, w każdym takim pudełeczku mamy 20 sztuk amunicji. Pani pakowaczka numer 13 zapakowała nam amunicję, która wygląda jak takie ładne cukiereczki leśnego dziadka. O, to jest mój świat, to jest moje hobby. Naboje, naboje. To co, było chociaż trochę merytorycznie? To ja wam bardzo dziękuję. Następny film będzie znowu arcyniemerytoryczny, za to będziemy się doskonale bawić. Dziękuję wam bardzo. Do następnego filmu. Cześć.